Mecz pomiędzy łódzkim Widzewem a chorzowskim Ruchem rozpoczął się od bombardowania bramki Ryszarda Kołodziejczyka. Bramkarz zespołu niebieskich wpisywał się w tym meczu bardzo dobrze i nie dopuścił w pierwszej połowie do utraty bramki. Chorzowianie w pierwszych 45 minutach odpowiedzieli tylko jedną akcją. Byli bliscy wówczas zdobycia gola, ale Benedyk przestrzelił. W drugiej połowie dynamiczna akcja Dariusza Gęsiora, podanie do Mariusza Śrutwy i chorzowianie prowadzą 1-0. Zanosiło się na drugą wygraną w tym sezonie zespołu chorzowskiego, ale kilkanaście minut później po rzucie rożnym we mgle skutecznym strzałem popisał się Ryszard Czerwiec, a więc 8 remis w tym sezonie zespołu chorzowskiego. Ruch Widzew 1-1. W meczu ŁKS.